Islamska Francja to najlepsza Francja, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam trzy powody, dlaczego islam to najlepsza religia dla tego kraju. Osobiście mój ulubiony powód to drugi, ale wam powinien się spodobać powód pierwszy lub trzeci. Do tego pokażę wam, jak przyjść na islam bez buntowników. Aż zadaję sobie pytanie, czemu nikt tak nie gra Francją? Kła. A witam imperialistów, tutaj Lukas. Już widzę te komentarze. Ale Lukas, dlaczego nagrywasz Francję, skoro Francja będzie zmieniana w najbliższym dodatku? To jest totalnie bez sensu nagrywać taki poradnik. Drogi widzu, nagrywam to dlatego, że właśnie Francja będzie zmieniana. I szczerze mówiąc, mam teraz czas pobawić się tym krajem. A kiedy wyjdzie nowy dodatek, będę pewnie bawił się nowym drzewkiem. Gili, 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 gili. Sam początek rozegram trochę standardowo jak na Francję, ale na rywali wybieram kraje, które są rywalami Burgundii, bo mam szczęście i sam nie mam jej na rywalu. Więc będę próbował poprawiać z nią relacje, mieć ją na sojuszu i tak spróbować w evencie burgundzkim przejąć całe jej terytorium. A jak widzicie, jest ono spore. Kogo ta Burgundia nienawidzi? Aragon, Wenecja, Anglia. Anglia? To bardzo dobrze, bo ja Anglii również nienawidzę. Aragonu też mogę nie lubić, smutny Aragon. I tym razem nie gram pod cesarstwo, więc Austriaka też możemy nie lubić. Oznacza to mniej więcej tyle, że od razu na początku obrażam Anglię. Bardzo ją obrażam. Wysyłam jednego z naszych dyplomatów, niech od razu poprawia relacje z Burgundią, a drugi niech łapie nam sojusz z Kastylią, bo nam się przyda. To nawet bardzo. Jedna relacja ponad limit to nie jest dużo. No dobra, będą dwie. Jako Francja mamy na początku kilku tańszych doradców, na pewno doradcę administracyjnego. Koszty stabilności nam się przydadzą zmniejszone. Mamy doradcę dyplomatycznego tańszego do poprawienia relacji. Jeśli będziecie potrzebowali, to bierzmy dyplomatycznego, ale raczej nie. A militarnego... Chciałbym powiedzieć, że zrobimy z misji, ale nie mamy profesjonalizmu, a musimy bardzo szybko wypowiedzieć wojnę, więc niestety będziemy mieli jedynkowego. Z dyscyplinką. Rozdajemy sobie wszystkie punkty. Na początku troszeczkę będziemy mieli problemów z naszymi wasalami, ale bardzo szybko sobie z tym poradzimy. Mamy w końcu specjalny przywilej French Strong Duchies, który chyba w nowym patchu będzie jeszcze bardziej wzmocniony. Następnie odbieramy ziemię i uwaga, żadnego przywileju na ten moment więcej nie przyznajemy, bo za chwilę będziemy mieli wojnę z Anglią, dużo ziemi odbijemy i im mniejsze są te wpływy danego stanu, tym więcej ziemi trafi do nas z powrotem. Czyli wiecie co? Ja nawet tej misji nie klikam w tym momencie. Rozpiska jest gdzieś na Wikipedii. O, mniej więcej tak wygląda. Floty raczej na pierwszą wojnę nie będę potrzebował, więc ją modboluję. Nasze armie przesuwamy od razu. Jedną pod Le Bordy, jakkolwiek się to wymawia. A drugą armię miejmy tutaj na północy z naszymi wspaniałymi dowódcami. A, oczywiście zapomniałem o Prowansji. Zrywamy z nią sojusz, nie potrzebujemy jej. A co do Szkocji, jeżeli planujecie podbijać całą Anglię, warto jest mieć z nią sojusz. Ja oczywiście tego nie planuję robić, więc cofam moje gwarancje. No, przynajmniej szybko nie planuję tego robić, a przez szybko mam na myśli pierwsze 10 lat rozgrywki. A 12 grudnia Francja rusza na wojnę. O main, tak, chcemy iść na Reconquest Cassius Belli, a nie czekać na ten głupi event, bo to jest złe. A że Portugalia jeszcze nie ma żadnego sojuszu, to wzywam ją osobno. Kastylia raczej nie będzie nam potrzebna. Naszym wasalom każmy oblegać, niech oni lezą i oni tracą manpower na fortecach, ale uwaga, wy musicie po pierwsze dosłać waszego dowódcę Siegem oraz, co najważniejsze, być blisko, jeżeli Anglicy gdzieś tu będą się wbijali w tę armię. No come on! Przecież dopiero odpauzowałem. Przynajmniej to nie jest to Jean Beraun, który jest kozakiem w obleganiu. Co za pech. Chociaż cofam to, co powiedziałem. Flota będzie nam potrzebna, bo będę chciał zdobyć tą prowincję jedną. Ona nam się bardzo przyda. Oj, o tym mówiłem. Bronimy się, bronimy. Zanim przyjdą inne boty oblegać tą prowincję. Możliwe, że też przyda nam się papiestwo, dlatego chcemy poprawiać z nimi relacje. Im więcej mamy pozytywnych relacji z papieżem, tym szybciej rośnie nam influence papacy. Poza tym my mamy Notre Dame katedrę i to jeszcze za im spłonęła, ha? Ta, bardzo śmieszne, nieważne. I tak mamy powiększony jeszcze Year Papal Influence plus 1, więc jako Francja mamy całkiem niezłe szanse na bycie chociażby nowym papieżem. O, super, ta forteca padła, więc wymienimy nasze armię. Niech lepsze obleganie leci na północ. No chyba, że Anglicy tu przyjdą, żeby wyrwać baty. Przy okazji pamiętajmy, żeby spalić tą jedną prowincję. Nie no, świetny minister, ja chcę więcej takich. A to jest największe szczęście, jakie możemy mieć. Mają słabego władcę i następcę tronu, który jest średni. Ha! Nie potrzebuję pomocy moich stanów. Dam se radę sam. No i zobaczcie, poprawiłem tylko relacje na maksa. Mamy wspólnych rywali i to aż dwóch. Leci Royal Mariage do Burgundii. I to pamiętajcie, to zawsze musi być z waszej strony do Burgundii. Nie przyjmujcie jego. A sojusz wejdzie z nimi zaraz po tej wojnie. A tak jak się dzieli wasz przeciwnik, to jest najlepsza rzecz, jaką może wam zrobić, bo bijecie jego armię po kolei.
Na szczęście tu jest płasko. O tak, Anglicy, oni się nigdy nie uczą. No nie wykończę tej armii angielskiej, no nie wykończę, a jednak wykończę. Dobra, lećmy oblegać Ceutę. Oglądać Ceutę, oblegać Ceutę? Halo, czemu tu przejść nie mogę? To ja wam daję przejście, a wy mi nie. I po portugalskiej armii, no i super. No to lecimy oblegać Ceutę. No tutaj robimy szybkiego Carpe Siege'a. Chociaż nie wiem, czy lepszym pomysłem nie byłoby po prostu od razu pójść na Ceutę. Jakoś tak za łatwo mi ta Portugalia padła. Od Portugalii zdobywamy Ceutę, pieniążki, dużo pieniążków. Od Anglii bierzemy dużo pieniążków, wszystkie nasze prowincje kontynentalne i wojenne reparacje. Mógłbym więcej, ale wolę wojenne reparacje jednak. Krwawa wojna! Serio, Burgundia? Jeszcze zerwali mi Royal Mariage, no co za typy! Ale oczywiście ich książę musiał umrzeć. No bez... I od razu książę Alekonur chce z powrotem swoich ziem, no i wtedy my stracimy na to Kora. Normalnie bym zawsze mu odmówił, ale tym razem niech mu będzie. W sumie ja chcę mieć jak na początku jak najmniej mojej ziemi i szczerze mówiąc nic więcej nie będę chciał podbijać w najbliższym czasie w Europie, a inaczej w katolickiej Europie. Aha, na pewno. Bo ta sunnicka to tak już mnie bardziej intryguje część. Co prawie większość to Afryka. No i zobaczcie, po wojnie 8% ziemi koronnej do nas wróciło i teraz możemy porozdawać pozostałe przywileje. Lecę tańszych doradców, chcę mieć większy przyrost popul influence, bardzo nam się to przyda. Możemy też wykonać nasze misje związane z odbiciem danych terytoriów. Jak miło. I zakończyliśmy wojnę stuletnią. Ach... Zawsze to jest takie fajne. Czuję tą nagrodę. Spłaćmy całe moje zadłużenie i tak zostajemy na plusie. Chciałem sojusz z papiestwem, ale mają wojnę z Osmanem. Weźmiemy po tej wojnie, żeby nie być wciągniętym. Przypinamy nowo zdobyczne terytoria do Stanów. Będziemy chcieli mieć tutaj handel, oczywiście. Więc korujemy również je. I wszystkie trzy technologie wprowadzam pierwszy na świecie. Super. Mniej super. Och! Dobra, niech wasale lecą na tą wojnę, ja nie mam czasu. Ale mogę mieć wreszcie sojusz z Burgundią, jest! Nawet sprawdziłem, Burgundia! Nie wkręcicie mnie znowu, że powiedziałem Brandenburgia. Przy okazji ustawmy, żeby jeden dyplomata poprawiał relacje z naszymi wasalami. Gdzie oni byli? A, i skoro mamy już technologię do przodu, no to oczywiście centra handlowe w każdym z tych miejsc chcemy rozwinąć. No i w Calais, jak tylko się okoruje. No, turniej nam się przyda i to nawet bardzo. Tak samo jak przydają się promocje na gry na Enebie, polecam, Lukas, linki jak zwykle w opisie. Ach, come on, po co mi dali te prowincje, no? Dobra, dobudujemy flotę, potrzebujemy dużo galer, ale też parę ciężkich okrętów. Myślę, że łącznie, żebyśmy mieli 4, czyli jeden zwykły i jeden będzie naszym okrętem dowodzenia. Więcej galer, dawać więcej galer. Dobra, i tak będę musiał kolejne wojny zaraz toczyć, więc rekrutujemy darmową kompanię. Czas najwyższy kończyć tą wojnę z Aragonem, bo zapomniałem dać tu pewne gwarancje na pewną prowincję i Badi. A Tunis chyba może to w dowolnym momencie... Ale jak to White Peace? No to czas rozpocząć troszeczkę większą wojenkę, tylko w sumie niech mi flota przypłynie tutaj. Dobra, zdobywamy najpierw Grenadę. Tu też są sunnickie prowincje, więc ich potrzebuję. No, plus mamy pewien fajny monument do zdobycia. Uwielbiam to, jak przeciwnicy się boją wbijać we mnie nawet na minus 2, bo mam technologię do przodu w stosunku do nich, nie? A w sumie to ja muszę tu robić trochę innych rzeczy. Okej, jeden dyplomata niech nam poprawia relacje, ale drugi musi poprawiać relacje z Imperium Osmańskim. Ja tu zaraz będę miał bardzo dużo agresywnej ekspansji. Ci buntownicy nie mogli wybrać gorszego momentu na wyspawnienie się. Znaczy, w sumie dla mnie jest bardzo dobry. I w sumie zapomniałem, że ja nie chcę mieć teraz punktów fokusu skupionych na punktach dyplomatycznych. Oj, nie, nie, nie. Ja dużo, ale to bardzo dużo będę potrzebował punktów administracyjnych. Okej, poszła ekskomunika na Prowansję. Wiem, miałem nie podbijać dla siebie, ale zrobię to. Atakujemy o Anżu. Raczej nikt tego nie, wiecie, nie podbije dla siebie, nie? To jest w środku mnie. 55! 55! Powiem szczerze, dawno takiego fuksa nie miałem, a żałuję, że nie gram o władzę nad Holy Roman Empire w tym momencie. No ale nie gram. Teraz jeszcze jest kryzys burgundzki. Kurka, przydałoby się skończyć tą wojnę i wziąć jakiś sojusz przeciwko cesarzowi, bo on mi pewnie wojny zaraz wypowie. O, a taki Osman? Cała Burgundia jest nasza! O Jezus, jeszcze teraz co? Hiszpania zerwała ze mną sojusz. Trudno! Dobra, Prowansja zdobyta, Grenada zdobyta, teraz musimy zaatakować Tunis i zdobyć przynajmniej od nich chociażby tą jedną prowincję. Ja wiem, że mnie za to hejtujecie, ale ja naprawdę lubię brać podatki w pierwszej erze. Manpower możemy brać w kolejnej. Ewentualnie profesjonalizm. To jest bardzo dobre. No ale zobaczcie, ile Francja zarabia na podatkach, no. O, jaka fajna okazja. I niszczymy armię Tunisu, papa! Dziękuję. I tak jak mówiłem, od Tunisu biorę tylko i wyłącznie tą jedną prowincję. Plus pieniążki. Dlaczego? Bo jest tu religia Ibadi i chcę ją tak na wszelki wypadek
zabezpieczyć. A teraz chodźmy ratować naszą Burgundię przed cesarzem. Bierzemy technologię do przodu. Wiecie co? W sumie to nawet odpalę pożyczki. Tak, mogłem to zrobić wcześniej. Nieważne. Tak, biorę takie dziwne granice od Maroka, po to, żeby mieć te fortece tutaj od niego. Niestety ta by poszła do Kastylii, więc tym razem jej nie biorę. Trochę pieniędzy, wojny, reparacje i, co najważniejsze, kopalnia złota. Oh my god, te granice ohydnie wyglądają, jeszcze z tym kolorem. No, zdobyliśmy pierwsi kopalnie złota poza Europą, zwiększona produkcja na 100 lat o 50%. Zawsze fajnie. Tak, jakby co, to Rosją też to możecie mieć. Jak i każdym innym krajem europejskim, który zdobywa pierwszą kopalnię z... O, co tu się dzieje? Wow! Nieczęsto się widzisz Szkocję podbijającą Anglię. Robię coś szalonego, lecę od razu na Wiedeń, żeby go oblegać. W sumie całą armię też doszlimy. Ach, niestety Iberian Wedding zaszedł. Znaczy w sumie nic złego się nie stało. Wiedziałem, że Kastylia będzie mnie nienawidziła po tej wojnie. Na szczęście mamy bardziej zielonych przyjaciół. No Wiedeń padł. Jako, że już te fortece tutaj też zaraz padną, to kończymy tą wojnę naszym zwycięstwem. Zawsze jakimś tam, nie? Dobra, czas lecieć tłumić bunty, bo ich będzie sporo. Teraz dacie mi czempiona. Chociaż pewnie 6 w manewrach. 6 w manewrach. Naprawdę. Czy chcę jeszcze wojnę od Unii na Milanem? Chyba nie. Dobra, robię troszeczkę miejsca tutaj, jeżeli chodzi o fortece. Mam ich totalnie za dużo i zaraz zbankrutuję z ich powodu. Ile tych buntów mi się zbliża, nie? Dobra, wreszcie mogę brać kolejne idee i te nasze pierwsze idee, to nie, myślicie źle. Nie biorę dyplomatycznych, żeby podbijać więcej. Biorę innowacyjne. A dlaczego to zobaczycie? Chociaż już powinniście to zauważyć. Naszą stolicę handlu przenosimy tymczasowo do English Channel. Docelowo raczej będę chciał w Genui zbierać. Tak, zdecydowanie dobra zmiana. Tak, ja jeszcze potrzebuję facetingu. O, będziemy ponownie sądzili Joannę Ark. I teraz ją uniewinniamy. Dostajemy 10 punktów prestiżu. Facetting. Kocham ten event. Nie, znowu będzie, że oszukuje w tych moich kampaniach. Ona naprawdę się narodziła. Ale dawno nie miałem władcy 666. Mimo iż kobieta, jestem zadowolony. Koniec mojego sojuszu z Tunisem. I powiem wam szczerze, byłem pewien, że Osman będzie moim przeciwnikiem. A jednak nie. Bardzo się cieszę. O, Prowancja powstała. Jak miło. Pierwsze uderzenie robię na Maroko, żeby wyjąć ten kraj z wojny i zaatakować go za 5 lat. Ouu. Ja dosłownie anihiluję ich armię. Ej, tylko żeby Burgundczycy sobie nie przypisywali zas. Pierwsze rozwinięcie i powiem wam szczerze, agresywna ekspansja. Tutaj się nie mam co zastanawiać. Nie mogę, to już trzeci raz. Wiecie co jest najlepsze? Ona mi dopiero dorosła, dosłownie, przed chwilą. I już mi zginął władca, żeby ustąpić jej miejsca. Taki hunting incident to ja lubię. No, powiem szczerze, że myślałem, że będzie gorzej. A tu całe wybrzeże mogę brać. I nawet dużą agresywnej ekspansji sobie nie nabijam. Dobra, musimy wziąć jakiś przywilej. Najsłabszy u nas jest Claire, dlatego weźmiemy tutaj Gathering, wykonamy jakąś misję, odbierzemy ziemię, ale jej na razie nie sprzedajemy. No następca przynajmniej nie jest dobry. Osmian, małeś pomagać, a wzywasz do jakichś głupich wojen nikomu niepotrzebnych. Uwielbiam te wydarzenia, w których muszę plądrować własne miasta. Naprawdę, wreszcie biorę pierwszy powód, dlaczego wybrałem tą ideę i w ogóle to podejście i tą religię. Na Francję, bo mamy zmniejszone koszty technologii o 10% i tutaj zmniejszone koszty technologii o 10% i jeszcze z religii coś zobaczycie. Dobra, Wenecja daje mi dużo pieniędzy, nieważne, nie, rozbijam się. Przepędzona, teraz już myślę, że Osman sobie da radę. Lecimy na wojnę z Marokiem. I w sumie Algiers też zjemy. Skoro mają sojusz z Tunisem, to będę mógł resetować trusy pomiędzy tymi dwoma krajami. Tak, przy okazji sobie czyszczę buntowników. To chciałem zrobić, tak. Dobrze, moi buntownicy, dobrze, niszczcie armię Tunisu. W sumie co do idei, to możecie mi dać znać, jakie są wasze ulubione na Francję, bo szczerze mówiąc, ja mam inny bardzo ulubiony zestaw na Francji. No, Osman się po coś przydał. Tylko po co ja się w takim razie wracałem? Zabieramy następujące ziemię Maroku, tak? Chcemy odciąć ich od morza, więc wciąż mam brzydkie granice. Jeszcze ten sus tutaj jest. Wciąż niewystarczająco. A niby już jest większość. Bo Lukas Głupek o czymś zapomniał. No i znakże tekstowej musiałem podbić cały Margarep, więc zobaczymy. Najbardziej to i tak mnie boli to, że niestety mamy zmniejszoną produkcję naszego złota w wyniku połowy wartości kary za różnice religijne. Ale czemu zerwali sojusz? Nie! Drugie rozwinięcie. Szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, co tutaj brać jako drugie. A weźmy Urtaxy, zawsze dobry wybór. Ile ja tych wasali mam? I unię? I w ogóle wszystko? To mnie się podoba. Co prawda, i tak bym pewnie to robił przez Prowansję, bo roszczenia to jedno, ale reconquest prowincji to druga rzecz. Charles,
Dosłownie jesteś połową swojej matki. Dosłownie. Dobra, to będzie jedna z ostatnich wojen z Tunezją. Tak, to będzie jedna z ostatnich wojen. Chociaż ten kraj wciąż jest za duży, ale zostawimy im z dwie prowincje. Mam nadzieję, że to wystarczy mi tych prowincji, bo jak się okaże, że mój pomysł nie wypalił, to trochę w topa. 4 godziny nagrywania w plecy. This is good. Very good. O, to na pustyni są ludzie. Wow. Widzieliście w swoją drogą nowe pustynie w Victoria 3? Są naprawdę fajne. Ptaszki dodali. Tia, jeszcze więcej pustyni dla nas. Ale najpierw technologię sobie rozwinę. Zdecydowanie chcę już drugiej idei lecieć. No i oczywiście do innowacyjnych jestem wielkim fanem idei ofensywnych, bo dostajemy szybkość oblegania plus 10%, łącznie byśmy mieli 30%, dyscyplinka, większy limit wojska oraz silniejszych dowódców, bardzo mocne połączenie. Chociaż tutaj mnie kusi z pewnych względów, żeby pójść w idee arystokratyczne, bo znowu tańsza technologia, koszty devingu, manpower zwiększony, co też będzie bardzo dla nas ważne. I rozważałbym tu również arystokratyczne, ale jednak tak uwielbiam ofensywne idee w tym zestawieniu, że pójdę w nie. A tymczasem na wyspach Szkocja kończy Anglię. To jest całkiem normalne, nic złego się tutaj nie dzieje. I teraz wzięli sojusz. Teraz! To chyba wiem, jaki inny sunnicki kraj będzie naszym celem. Dobra, trzecia reforma i powiem, że tutaj wyjątkowo wezmę tą pod wasali. Nie jestem pewien, czy to jest jakaś skuteczna reforma, czy nie. Jeszcze nigdy jej nie brałem, więc to jest totalnie testowo. Zwyczajowo bym szedł w reformę, która daje nam albo jeszcze zwiększony income z taxów, bo to jest naprawdę mocne. Zwiększymy income o 50%. Przyspieszymy reformę naszych rządów, też bardzo mocne to jest. Lub pójście w centralizację naszych stanów. To nadal mimo nerfa jest całkiem ok. Okej, rozwiązanie. Zwłaszcza jeżeli gramy toll i za dużo nie podbijamy. Pół dukata więcej. No nie powiedziałbym, żeby się opłacało, ale jestem ciekaw i muszę tutaj sobie przetestować taki build pod właśnie wasali, tą reformą. Tylko jakim krajem? Macie jakieś sugestie? Dajcie mi znać w komentarzu. Dobra, zajmijmy się rozbudową naszego kraju i w pierwszej kolejności lecimy produkcję, no zwłaszcza na tych takich lepszych dobrach. Cukier mam. No a najpierw popatrzmy wielkością. I w naszym wypadku też mamy kilka pewnie prowincji, które warto jest zrobić pod taksy, ale nie za dużo. Myślę, że do tego poziomu. Czas na wojnę z Mamelukiem i powiem szczerze, lecę przy pomocy Osmana, będzie znacznie szybciej. A Burgundia zrobiła mi krucjatę na Mameluka, no jak fajnie z ich strony. Czemu nie zrobili tego wcześniej? I kolejne taksy. Ale że jeszcze zaraz ktoś mi powie, że uważam, że taksy to jest wspaniały modyfikator do zarabiania w tej grze. I w sumie jest, ale tylko i wyłącznie w pierwszej erze. W każdej kolejnej już nie i o wiele ważniejsza jest produkcja, a najważniejszy staje się handel. Przez pierwszą erę mam właśnie na myśli erę odkryć, jakby co. Prosta wojna. No dobra, wygląda na to, że mamy już wystarczającą liczbę prowincji. 62% tutaj i trochę się nawet zagapiłem, bo sunizm tu nas 63%. Ups. Lukas, kretynie, zapomniałem o drugim warunku, jaki jest tutaj konieczny, czyli przeniesienie stolicy na islamską prowincję. I teraz, jeżeli chcecie mieć religię Ibadi w waszym kraju jako dominującą, no to do tej prowincji, gdzie sobie zostawiłem tą religię Ibadi. A jeżeli chcecie mieć sunizm, no to do prowincji z sunizmem. No, przejdźmy na razie do Ibadi i zobaczcie, jaką mamy decyzję. Tak, możemy zmienić naszą religię główną na Ibadi, co też właśnie robię. Tak poprawia to relacje z wszystkimi krajami sunnickimi na świecie. I możemy wybrać dowolną szkołę. Po prostu uwielbiam Ibadi pod tym kątem, bo daje nam dowolną szkołę sunnicką do wybrania. Co jest sobie takim bonusowym powodem, dlaczego warto jest przejść Francję na sunizm. Dowolny modyfikator możemy sobie w tym momencie wybrać. Ogólnie Ibadi jest najlepszym odłamem islamskim, przynajmniej w tej grze, bo każda prowincja tej wiary ma zwiększoną Goods Production Modifier o 10%. Którą mamy tylko i wyłącznie tą jedną, więc bez idei religijnych to szczerze mówiąc lekkie zabójstwo dla naszego kraju. Ale dostajemy stan Dihimi. Na poprzednich patchach tego stanu byśmy nie dostali jako nacja zachodnioeuropejska, ale od jakiegoś czasu możemy już to mieć. Tylko mówię, problemem mojego kraju jest to, że wybuchnąłby. I taka moja mała rada, jeżeli planujecie iść w religię Ibadi, weźcie religijne, ilościowe oraz handlowe idee, zwłaszcza na kolejnym patchu, jeżeli to robicie. W sumie jest to drugi powód i mój ulubiony przejścia właśnie na Ibadi jako Francja i powiem wam szczerze, że to spowoduje, że wykręcicie 50% zwiększoną produkcję, a to jest naprawdę dużo. No, dlatego niestety konwertuje się na zwykły islam, tak? I tutaj bierzemy sobie, no, albo agresywną ekspansję, jeżeli chcemy bardzo podbijać, albo jeżeli chcemy grać toll, no to development. Ja lecę w agresywną ekspansję. I ciekawe, bo na Ibad nie miałem tej decyzji. Ha, może dlatego, że po prostu domyślnie mi się to teraz ustaliło, nieważne. I oczywiście na Dihimi chcemy mieć maksymalnie dużo przywilejów, które dają nam tolerancję w naszych prowincjach. Z tym to muszę poczekać chwilę. I myślę, że przyda nam się jeszcze dodatkowy kupiec,
żeby więcej zarabiać. Chociaż kusi mnie też ten development, nie ukrywam, że też byłoby to dość fajne. A wy jakiego byście wzięli tutaj dodatkowego proroka? A i oczywiście przeniosło mi stolicę handlową również. Albo nie? Czekajcie, to coś zgłupiałem. O, nieważne. No i widzicie, że teraz mamy totalną tolerancję religijną w naszym kraju. To prowincje katolickie są o tyle fajne, że teraz będą miały bardzo zwiększone income z taksów i jak tylko odpalimy ten kolejny przywilej, zwiększymy bardzo, ale to bardzo nasz manpower o 20%. 516, a w sumie odpalę, trudno. 596, tak mało? No i w sumie to miała być trzecia rzecz taka mega fajna w tej religii, ale może nie wyszło, nieważne. Ale od tego momentu możemy zacząć zjadać naszych wasali i raczej chcemy mieć teraz pokój przez 20 lat, bo mamy wciąż szansę na to, że integrujemy Burgundię, którą mamy na Unii Personalnej. Wiecie, za darmo. Jest takie wydarzenie, że jak do 1510 roku nie toczycie wojen, macie szansę na to, że dostajecie tę całą ziemię za darmo. I teraz tak, na naszej religii chcemy koniecznie zbierać legalizm, bo dostajemy koszty technologii zmniejszone o 10% oraz zwiększony manpower plus 20%. Oczywiście możemy go spalać za obniżenie korupcji i brać za to pieniądze, bo czemuż by nie, zwłaszcza jeżeli nie planujemy wprowadzać technologii w danym momencie. I w sumie to jest właśnie bardzo fajne. Na Francji mamy 10% z idei narodowych, 10% z idei innowacyjnych, 10% za legalizm oraz jeżeli Dichimi będzie miała tutaj 60 i 60 minimalnie, również dostajemy 10% technologii tańszej. Albo 5%, nigdy nie pamiętam. Poza tym jest tutaj taki jeden fajny monument na kolejne minus 10% technologii. No i oczywiście bycie do tyłu z technologią, kradnięcie od sąsiadów technologię powoduje, że technologię dla Francji możemy wprowadzać bardzo tanio. Bardzo! Plus każdy, kto gra Francją, wie, że południe tego kraju to jest manpower. Dosłownie, tu każda jedna prowincja to jest manpower. No i jeżeli bym grał pod idee religijne, a nie pod idee innowacyjne, północ bym nawrócił na Ibadi, a południe bym zostawił katolickie. A dalsza część kampanii polegałaby na zabezpieczeniu tego obszaru, żebyśmy mogli zbierać handel w Genui, no bo jednak do English Channel nie mam za bardzo jak przesyłać. Jeżeli lubicie takie właśnie odcinki ze zbierania pewnych modyfikatorów, to polecam obejrzeć ten odcinek Papal State'a, gdzie zebrałem minus 90% redukcji agresywnej ekspansji, co pozwoliło mi bardzo szybko podbić całe Włochy. Poza tym tu będzie dziwna kontynuacja.